kochani, w dworku Adama Chełmońskiego, w dawnej miejscowości Stare. Chcielibyśmy dzisiaj Wam trochę ten dworek pokazać, co będziecie mogli tu spotkać, kiedy już do tego dworku będziemy mogli wchodzić i kiedy będą mogły tu się toczyć różne wydarzenia kulturalne. Zapraszam za mną. Od razu to powiem, że od razu przy wejściu na pewno ciekawi Was, co jest substancją zabytkową tego dworku. Otóż jak możemy zobaczyć tutaj po tej czerwonej dachówce dookoła, w projekcie udało się zachować 3/4 oryginalnej dachówki ze starego dworu Adama Chełmońskiego. Wchodzimy do środka. Zapraszam Was w miejscu, z którego rozchodzą się wszystkie drogi do dworu, ponieważ cały dwór ma ułożenie amfilady. Możemy w nim chodzić dookoła, możemy właściwie ganiać się w berka. To taka trochę zapowiedź dla najmłodszych naszych odbiorców. A teraz chciałabym Wam pokazać wszystkie pokoje i powiedzieć trochę o naszych planach, co zamierzamy tutaj dla Was przygotować. Zapraszam za mną. Tutaj proszę zwróćcie uwagę, jak tylko wejdziemy do tego pomieszczenia, piece kaflowe, tak, dokładnie tutaj, które możemy spotkać w każdym pomieszczeniu. I znowu mamy tutaj element substancji zabytkowej, ponieważ płytki z tych piecy udało się zachować również ze starych pieców, które tu kiedyś były. Tutaj pozdrawiamy, przywitamy naszego animatora kultury Łukasza Nowackiego pod złotymi chryzantemami. To jest miejsce, w którym pragniemy zrobić trochę taki salonik, w którym będziecie mogli się zapoznać z malarstwem Józefa Chełmońskiego, dowiedzieć też o rodzinie Chełmońskich. Mamy nadzieję, że to będzie takie miłe miejsce do tego, żeby usiąść i może przejrzeć album albo poczytać książkę. Zapraszam. Tu serce każdego domu, czyli kuchnia. Jesteśmy teraz w kuchni. Proszę bardzo. Tak to wygląda na ten moment. Oczywiście dzisiaj jest przygotowane wszystko po to właśnie, żeby zaprezentować dworek. Kuchnia. Mamy nadzieję zaprosić tutaj Was na nie jeden warsztat kulinarny. Zakładamy sobie taki program oparty na takiej edukacji, zarówno ekologicznej, jak i przyrodniczej, ale też żeby wrócić do takich dobrych tradycji ziemiańskich, kiedy w każdym dworze robiło się przetwory na zimę, kiedy w każdym dworze, przy każdym dworze był mały ogródek zapewniający te podstawowe warzywa. Więc będziemy chcieli to wszystko tutaj razem z Wami wprowadzić, przypomnieć i mamy nadzieję, że nie jedne warsztaty kulinarne i nie jedne powidła i dżemy powstaną w tej kuchni. Dalej, amfilada prowadzi nas przez kolejne pomieszczenie. Tutaj planujemy zrobić taką salę warsztatową, bardzo kameralną, ponieważ wszystkie te pomieszczenia dworu tak naprawdę to są małe pomieszczenia. Jak zauważycie, mamy dosyć nisko osadzone też tutaj futryny. Na górze, jak idziemy dalej, one są jeszcze niższe. Pokoiki są też malutkie, natomiast takie kameralne warsztaty właśnie planujemy zrobić w tym pomieszczeniu. Proszę zwróćcie też uwagę na zachowane podwójne okiennice, tak jak to było właśnie w starych dworach. No i teraz miejsce. Miejsce naszych spotkań, koncertów, również naszych wernisaży, czyli najgłówniejsza i największa sala dworku. Przygotowane dzisiaj na koncert. To jest sala, w której planujemy, żeby oczywiście odbywały się koncerty. Specjalnie do dworku zostało zakupione białe pianino. Planujemy, żeby tu były koncerty, spotkania z ciekawymi osobami, żeby tu się odbywały również wystawy i wernisaże. A tu, jak każda impreza, jest również zaplecze techniczne. To jest druga część tego pokoju, w której znajdują się również dwa piece zabytkowych płytek. Dalej, bo to jeszcze nie koniec tej całej przestrzeni,
ponieważ jeszcze nad nami znajduje się część dachowa, gdzie znajdują się jeszcze nasze magazyny i dwa pokoje. Więc zapraszam, zobaczycie jeszcze tam. Chodźmy na górę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w całym dworku wszędzie jest sosnowa podłoga. Odwzorowanie tego, jak to wyglądało kiedyś. Tutaj pozwólcie, że nie będę Was zapraszać za drzwi. Są to nasze magazyny, również serwerownia. Natomiast tutaj jeszcze się znajdują dwa pomieszczenia, które też będą dla nas, dla użytkowników. Tutaj jedno pomieszczenie, w którym planujemy zrobić nasze biuro. Niestety, to pomieszczenie też jest potrzebne, żeby trzymać w nim wszystkie segregatory, biurka, komputery. Natomiast, i muszę tutaj zwrócić uwagę też Wam, kochani, na przepiękny biurowy mały balkonik. Pokażemy ten widok z tego balkonu. Zostało nam ostatnie pomieszczenie. O tym ostatnim pomieszczeniu również myślimy jako takiej sali warsztatowej, ale również takiej sali, gdzie będziecie mogli po prostu przyjść i na spokojnie popracować, popisać swoje prace, przeprowadzić może jakieś szkolenie. To będzie właśnie taka mała salka na poddaszu, która też będzie do Waszej dyspozycji. Kochani, opowieść o dworze to tak naprawdę opowieść o rodzinie Chemońskich, a głównie o dwóch braciach, Józefie i Adamie. Józef, malarz, Adam, wybitny lekarz, tak naprawdę to wokół nich i ich historii chcemy zbudować cały tutaj program merytoryczny tego dworu. Kochani, na razie to wszystko ze zwiedzania dworu. Z niecierpliwością czekamy, aż będziemy mogli Was do tego dworu zaprosić na koncert, wernisaż albo razem na wspólne warsztaty. Kochani, opowiedzieliśmy Wam już, co zamierzamy robić i działać we dworze, ale dwór to również przepiękny park, który jest dookoła. I na ten park chcielibyśmy zwrócić Waszą szczególną uwagę. Mamy kilka pomysłów. Oczywiście na koncerty plenerowe właśnie na tej pięknej polanie, którą teraz widzicie. Myślę, że to będzie miejsce naszych koncertów, naszych spektakli dla dorosłych, dla dzieci, miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi albo po prostu miejsce takich rodzinnych pikników czy kiermaszy, jakie chcielibyśmy tu organizować. Oczywiście myślimy o najmłodszych, więc na wakacje zaplanowaliśmy szereg różnych wydarzeń i warsztatów, również plenerów malarskich, nawiązując tutaj do chlubnej tradycji malarskiej rodziny Chemońskich. Kochani, chcemy skoncentrować się również na edukacji przyrodniczej i ekologicznej, więc mamy nadzieję, że wybierzemy się tutaj na niejeden spacer, gdzie ornitolodzy i przyrodnicy, leśnicy przybliżą nam, jakie zwierzęta tutaj bywają, jakie ptaki do nas tutaj przylatują, jakie rośliny tutaj są zasadzone, bo musicie wiedzieć, że w ramach właśnie projektu rewitalizacji dworu zostało tutaj zasadzonych 11 tysięcy roślin. Przyznam się, że jest to wyzwanie również dla nas, aby ich wszystkich się nauczyć i nauczyć, jak o nie dbać. W ramach parku jest też wiele pomników przyrody. Jednym z najznakomitszych pomników jest lipa drobnolistna, która tak samo jak i wiele lat temu witała Adama Chemońskiego, który przyjechał tutaj zobaczyć to miejsce po raz pierwszy, tak dzisiaj wita nas, gości odwiedzających ten park. Możecie ją zobaczyć i podziwiać tuż przy wejściu na tej głównej ścieżce. Po lewej stronie, w pobliżu stawu, jest zresztą oznaczona jako pomnik przyrody. Kolejne znakomite drzewa to oczywiście dęby. Dęby, które już bardzo dobrze znamy z naszego parku miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, również zagościły tutaj. Są przepiękne i okazałe. I teraz jeszcze poproszę, żeby kamera podążyła za mną, bo nie sposób nie powiedzieć Wam o jeszcze jednym okazie pomniku przyrody, który mieści się właśnie tutaj, na tej polanie,
jest to dokładnie w samym środku sosna Wejmutka. Kochani, nie chcę przedłużać. Ogromnie czekamy na ten moment, kiedy te czasy pandemiczne pozwolą nam, aby to właśnie i dwór, i park rozbrzmiewał dźwiękami, głosami. Marzymy o tym momencie, kiedy będziemy mogli Was tu zaprosić na wernisaż, kiedy będziemy mogli tu poprzeżywać piękne koncerty, kiedy będziemy mogli tutaj razem cieszyć się tym miejscem. A teraz zapraszamy Was tutaj na spacery. Zawsze ten park jest dla Was otwarty, a my, kiedy się tylko świeci światło w dworze, znaczy, że jesteśmy w środku, więc pukajcie do nas i zaglądajcie. Pozdrawiam Was serdecznie.